3 października 1944 datujemy klęskę Powstania Warszawskiego, oficjalny upadek. I z tej okazji chciałbym poczynić ten vlog. Chciałbym, żeby przypomniał on o Powstaniu Warszawskim wtedy, gdy jesteśmy już trochę dalej od tego 1 sierpnia. I choć nigdy tego nie robiłem, to tym razem chciałbym spróbować. Chciałbym spróbować zadedykować ten vlog mojemu dziadkowi. A wiecie dlaczego? Bo dziadek Czesiek to był gość. No dobra, drużyno, już prawie ogarnięty. Mamy 8:42. 1 sierpnia 2015, 71. rocznica Powstania Warszawskiego. Dobra, gadam tak trochę w stresie, bo zwyczajnie się spieszę. Decyzję o tym, że jadę, podjąłem przed chwilą. Totalny spontan, patrzcie co zdążyłem zrobić. Warzywa na patelnię, bum bum bum, dwie porcje miałem gotowe. Zmieszałem z gotowym kurczakiem, posiekałem omleta, biorę dwa serki tutti. Jabłko standardowo, pamiętajcie, owoc w diecie musi być. Serek wiejski, Pepsi Light, żeby nie było słono. Dobra, barwy na dzisiaj. 63 dni chwały. Założę dopiero jak będę w Warszawie. Biorę ze sobą komputer. Będę pracował w autobusie. No cóż, może nie będzie to idealna praca, może nie będzie super wygodnie, ale mam nadzieję, że swoje zrobię. Dobra, o tym wszystkim, co się działo w mojej głowie przed tym wyjazdem, opowiem wam w formie voiceover, bo naprawdę będzie o czym opowiadać. Uwierzcie mi, że to, że jadę, to była po prostu czysta walka. Wracam do was w voiceoverze, a tymczasem na serio się zbieram, bo bus ucieknie. Peace out. No i jestem na voiceoverze. Dlaczego to była walka? Ano dlatego, że kilka dni przed tym wyjazdem dzwoniłem do jednego, drugiego kolegi, trzeciego, którzy także deklarują się, że są patriotami, że Polska jest dla nich ważna. I co? Słyszę, że Mario, no nie mogę, nie w tą sobotę, no nie w tym roku, może za rok. I powiem wam, że kurczę, zwyczajnie jest to takie przykre i też zacząłem do siebie dopuszczać myśl, że może odpuszczę. I gdy tylko dopuściłem tą myśl, poczułem właśnie ten ścisk w brzuchu. Gdy go poczułem, doskonale wiedziałem, co mam robić. Biec. I tak też było. Powiem wam, że naszego szczęścia, naszych wartości, naszych życiowych priorytetów nie możemy uzależniać od nikogo. Pamiętajcie, że to jest dla nas ważne i my o to musimy walczyć. Miniak, miniak, otwieraj się. O, otwarte. Cyk, cyk. Miniak zaparkowany. Jedyne co zostaje. A czekajcie, woda. Woda, 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 woda. Miniak zaparkowany. Jedyne co zostaje, to mieć nadzieję, że bus mi nie uciekł. Bo gdyby uciekł, to będę musiał się wykazać zdolnościami kierowcy rajdowego, których chyba nie mam. Przegadaliśmy z Klaudią całą drogę. Sorry, nie popracowałem tak jak zamierzałem, ale parę maili zrobiłem. Fajna dziewczyna. Hej, miłego dnia. Będzie miły, pa! Pora na mały piknik na ławce pod Pałacem Kultury. I co na piknik? Voilà! Omlecik z jabłkiem, Cheerios, nie, z Nesquikami i kangusami. Do tego dwa serki tutti. No i makro się zgadza. Siadając na ławce,
dla żartu, nie będę ukrywał, dla żartu na Facebooku wrzuciłem info, że siedzę pod Pałacem Kultury, kto chce niech wpada na piknik. I tak szczerze mówiąc, za bardzo nie spodziewałem się, żeby ktoś zdążył przyjść, ale Team Natural po raz kolejny mnie zaskoczył. Nie dadzą chłopakowi zjeść. Siemanko. Siema. Co, zawodnik? Cześć. Siema. Cześć. O kurde. O! Starego miasta w 15 minut. Nie wiem, gdzie jest Stare Miasto, ale mówisz, że bolą go nogi, bo biegł. Szybko. Dobry czas ponoć. GoPro. No i w tym momencie trochę większą ekipą ruszamy w stronę Muzeum Powstania Warszawskiego. Tak właśnie, gdy mam dzień nietreningowy, robię interwały. To mi się podoba, zobaczcie, idą trzy piękne młode dziewczyny. Co mają w rękach? Hej, i tak oto dotarliśmy do Muzeum Powstania Warszawskiego. Powiem wam, że jeszcze tu nie byłem. Jestem szczęśliwy, że tu jestem, ale też jest we mnie pełno takich skrajnych emocji, bo wiem, że na pewno nie będzie to łatwe przejście, gdyż zobaczę coś, co może gdzieś sięgnąć do takich historii, których spałem w życiu i nie wiem, czy będzie to lekkie, dlatego nie obiecuję wam, że będę rozrywkowy wewnątrz, ale postaram się was zabrać ze sobą, postaram się wam pokazać to, co jest w środku, na tyle, na ile będę mógł. Mamy trzy bilety. Okazało się, że Konrad biedny biegł i nie wziął ze sobą portfela, więc Natural stawia Powstanie Warszawskie dla każdego. Tam są. Chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać. Those rides to and from school were basically parades, celebrating cause we knew we'd make it. Those late night sessions in my bedroom out in Brooklyn started patiently. Nawet bo ty byłaś malutka, jak miałam. Mieszkał u nas na ulicy Piwnic Gozdawa. Na Gozdace z nazwiskiem, z imieniem, z datą urodzenia. Tak jak wszystkie dzieci musimy, wszyscy prawie mieszkańcy w czasie okupacji to nosili. Powiem wam, że wyszliśmy właśnie z Muzeum Powstania Warszawskiego i daje ono do myślenia dużo, ale chcę podzielić się z wami kolejną miłą rzeczą. Zebrała się znów grupka Ancymonów, jest nas trochę, czekali aż wyjdziemy. Na rozmowę mieliśmy dosłownie kilka minut. Okazało się, że godzina w za chwilę, więc po żółwiu i jazda. Chcecie metrem jechać, czy nie? Dobra, dobra. No to mamy wycieczkę warszawskim metrem, ale chyba stara linia. Update, jednak nowa. Zeszliśmy taką większą ekipą do tego metra i chłopaki mówią: Mario, spokojnie, nic wielkiego się nie wydarzy. Największy przypał, jaki może być, to najwyżej, że spędzimy godzinę W pod ziemią. Oby nie, oby nie. Update, jakby co do godziny W, mamy 5 minut. Go, go, go! W którą stronę? Raised.
gives a f*** if you don't have enough money, nobody gives a f*** if you're hungry, nobody gives a f*** if you're tired. You're the only one that can fix that. Dude, this is all I f***ing have right now. Like, I gotta make this so I can make my f***ing wife's life better, so I can do what I want. Like, this is, I have to do this. 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 Rob Bailey! Hustle standard! Wam, że w momencie, gdy jestem w Warszawie, nie mogę tutaj nie przyjść, bo dla mnie ten pomnik to miejsce szczególne. I nie tylko dlatego, że jest to znak Polski walczącej, który symbolizuje akt heroizmu tych wszystkich ludzi. Dla mnie jest to miejsce szczególne, bo w 2013 roku zaczęła się tutaj moja droga na scenie międzynarodowej, która jakby nie było, kończy się zdobyciem karty pro. Także naprawdę jest to dla mnie wyjątkowe miejsce. I cieszę się, że mogłem Was tu ze sobą zabrać. Dobra, czas wracać do Olsztyna. Powiem Wam, że to był dobry dzień w Warszawie, ale to jeszcze nie koniec. I w tym momencie chciałbym bardzo mocno, z całego serca, podziękować wszystkim bohaterom Armii Krajowej. Bo to właśnie dzięki nim mogłem reprezentować Polskę. I także dzięki nim mogę robić to, co robię. Pozwólcie, że teraz pokażę Wam jeszcze jeden fragment. Fragment rozmowy z powstańcami warszawskimi. Fragment, który mnie mocno chwycił za serce. Wszyscy pomagali. Fortepiany zrzucali na barykady. Szafy. To cię nie chciało lecieć. Najdroższe rzeczy rzucali, żeby ta barykada była jak najmocniejsza. To wspaniały był moment. To się nie zapomina. To tkwi w nas. Szkoda, wielka szkoda. Ale dużo większa szkoda jest umierać na kolanach, niż umierać w walce. Pozwólcie, że jeszcze na koniec, zupełnie na koniec, podzielę się z Wami jedną myślą. Czymś, co siedzi tam głęboko gdzieś w Mariuszu i prosi, żeby wyszło na wierzch w tym momencie. Więc niech i tak będzie. Chciałbym zapytać się Was o jedną prostą rzecz. Czym dla Was jest Polska? Wiem, że niektóre z uszu już słyszały to pytanie z moich ust i nie będą zaskoczone, ale powiem Wam, jaka jest moja pierwsza myśl,
Moja pierwsza myśl jest bardzo, bardzo błędna, jest bardzo kłamliwa, bo zazwyczaj, gdy zadajemy sobie pytanie, czym jest Polska, to pierwsze, co przychodzi nam do głowy, to te dziurawe drogi, niskie pensje, smutne buzie, deszcz i te mordy w Sejmie, w Senacie, w telewizji. Tylko, że chcę powiedzieć wam, że to nie jest Polska. To nie jest Polska. To są ludzie i problemy, które zamieszkują teren naszej ojczyzny. Ale skąd się wziął w ogóle taki stan myślenia? I chcę powiedzieć wam, że to już jest trochę bardziej złożona odpowiedź. Mianowicie w dzisiejszych czasach z każdej strony próbują obrzydzić nam naszą ojczyznę. Z każdej strony plują na nią. Z każdej strony próbują nas wykpić, wydrwić, zdewaluować. I zadajmy sobie jeszcze jedno pytanie. Z czego z kolei to wynika? I tu odpowiedź jest przepiękna. Wynika z tego, że zwyczajnie się boją. W oczy tych ludzi, którym zależy na tym, żeby splugawić Polskę, zagląda strach. Znają naszą historię. Wiedzą, czym jest prawdziwa Polska. I właśnie dlatego ogarnia ich przerażenie. Właśnie dlatego, że znają naszą historię, bo Polska to siła. Polska to nieśmiertelność. Polska to powiedzenie basta, gdy ktoś przesadzi. I oni zaczynają przesadzać. Zaczynają przesadzać i robią to tak perfidnie, że my tego jeszcze nie dostrzegamy, ale przyjdzie czas. Przyjdzie czas. Chcę powiedzieć wam, że Polska, tak naprawdę gdy teraz mówię Polska, to mam przed oczami husarię, mam przed oczami cud nad Wisłą, mam przed oczami Grunwald 1410, mam przed oczami chociażby Powstanie Warszawskie. Ludzie, którzy w ogóle podziwiamy historię 300. Jasne, cudowna historia, ale mamy nasze Powstanie Warszawskie. To było dużo, dużo mocniejsze niż 300. Zastanówcie się tylko nad tym chwilę. I jeśli w czyjejś głowie rodzi się myśl, że Powstanie Warszawskie nie było potrzebne, że nie było ono przemyślane, proszę, żeby tą myśl szybko zabił, bo naród nie jest tworzony tylko i wyłącznie przez pasmo zwycięstw, sukcesów, wzniesionych pucharów. Naród jest też tworzony przez porażki. I to w naszej gestii, w naszej roli, w roli Polaków XXI wieku leży to, żeby klęskę Powstania Warszawskiego każdego dnia wolności tej ojczyzny obracać w sukces. I to jest dokładnie to, o co chciałbym prosić każdego z was, każdego, kto słucha tych słów. Nie dajcie obrzydzić sobie naszej ojczyzny. I noście Polskę w waszym sercu. Noście ją z dumą. Walczcie za nią każdego dnia. Walczcie o nią w małych sprawach. Walczcie o nią też i w dużych. I bądźcie gotowi, bo godzina W wybija każdego dnia naszego życia. Nie bójcie się walczyć o jej dobre imię, bo Polska znaczy nieśmiertelność. Chwała bohaterom.